Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki nietypowy temat, bo porozmawiamy sobie o konsoli. Konsoli do gier, która się pojawia, będzie to konsola na Linuxie. Porozmawiamy sobie również o systemie, który nazywa się Playtron OS. Do kompletu powiem wam troszeczkę na temat tokenów SUI, BitChaina, czy BitChina. Do kompletu, słuchajcie, Web 3.0, tak? Ogólnie będzie naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Tak myślę przynajmniej, nie wiem czy idealnie mi to wyjdzie, ale staram się jak mogę. Przy okazji chciałem do jednego z kolegów, który tam komentarz ostatnio daje prawie non stop, że mam koszulki niewyprasowane. Dzisiaj założyłem taką koszulkę, kolego, która się nie gnie, nie miecie się, tak jak to się mówi. No niestety ja mam problemy takie jakie mam. Ja już muszę oszczędzać na prądzie, a poza tym ślad węglowy, żelazko jak używasz, to zużywa dużo, może zrobić dużo śladu węglowego, więc wolę po prostu żyć ekologicznie, no i w niewyprasowanych koszulkach przeważnie, nie? Więc tak jak mówię, dzisiaj specjalnie dla ciebie, taka, która się nie miecie prawie, no a resztę widzów, którzy jeszcze przeżyli to tak i mi się nie odechciało odejść z tego kanału, zapraszam na film. Rynek przenośnych komputerów do gier znany jest od bardzo, bardzo dawna. Sega Game Gear, Game Boy od Nintendo, czy jeżeli dinozaury, no offense panowie i panie, pamiętacie pierwszą konsolę do gier, która została wypuszczona w 1976 roku z grą Auto Race, a druga wyszła z grą Football i wypuściła to firma Mattel. Proste i toporne, ale takie były właśnie początki tego zjawiska mobilnego gamingu. Jak to teraz się szumnie promuje i namawia wszystkich do tego. Historia tych zabawek jest bardzo ciekawa. Rosyjskie jajeczka pamiętamy? Pewnie, że pamiętamy. Słuchajcie, ale ja skupię się na ostatnich latach i udziale pingwina w tym dziale rozrywki. W 2022 roku firma Valve zaskoczyła wszystkich, wypuszczając gamingowy handheld o nazwie Steam Deck, czyli konsolę gier z systemem nazwanym SteamOS i opartą na Linuxie właśnie. Dzięki temu już ponad dwie dekady temu firma Code Wavers rozpoczęła pracę nad projektem Wine, umożliwiającym uruchamianie całkowicie obcego kodu systemu Windows na komputerach z systemami Linux i macOS czy Chrome OS. Dziś jest możliwe praktycznie bezproblemowe uruchamianie gier systemu Windows na tych właśnie platformach. Nie wnikając w szczegóły historyczno-techniczne, firma Valve oraz Code Wavers stworzyli warstwę tłumaczącą rozkazy programów Windowsowych na te zrozumiałe dla pingwina i nazwano ją Proton. I pamiętajcie, Winnie, Wine i Proton to nie są maszyny wirtualne, to nie są emulatory, jak wielu sądzi. Jest to tak zwane API, które na żywo tłumaczy rozkazy DirectX na aktualnie Vulkana. A za powstanie technologii Vulkan odpowiada m.in. firma AMD, która stworzyła kiedyś bodajże Mantle się to nazywało, ale to jest temat na inny film. Wracając do głównego tematu, Steam Deck to nie jedyna konsola, która istnieje na rynku w 2024 roku, ale jedyna, która standardowo korzysta z Linuxa, przynajmniej z tego co wiem. Owszem, można zainstalować i z powodzeniem używać naszego pingwinka na kilku dostępnych konsolach, handheldach itd. No, ale ja mówię dzisiaj o standardowym istnieniu na danym urządzeniu, a nie kombinacjach alpejskich i instalowaniu pingwina gdzie się da i jak się da. W kwietniu tego roku 2024 do kompletu firma zajmująca się kryptowalutami, blockchainem i innymi, czyli Mesten Labs, o której opowiem za chwilę, ogłosiła, iż pracuje nad nową konsolą gamingową o nazwie Sui Play 0X1, tak? 0X1, która ma wspierać technologię internetu przyszłości, czyli Web3 albo Web3.0 oraz właśnie blockchain. Urządzenie ma być zgodne z grami dostępnymi na rynku. Chodzi tu o tytuły Windowsowe, różnego rodzaju również launchery czy sklepy, tak? GOG, Epic Games Store i inne takie różne dziwne rzeczy. Dlaczego konsola ma w nazwie Sui Play? To są dwie rzeczy, tak? Są to dwa określenia połączone w jedno. Sui, gdyby ktoś nie wiedział, to nazwa blockchainu warstwy pierwszej, którą twórcą jest firma Mesten Labs. Oraz przy okazji tokenu krypto o takiej samej nazwie co sieć.
Z opisów sieci można się dowiedzieć o jej teoretycznej innowacyjności i dążeniu do jak najmniejszego zużycia zasobów przy wydobywaniu, a także przy samej obsłudze transakcji w blockchainie. Ja nie jestem ekspertem krypto, więc tutaj swój wywód zakończę, jeżeli chodzi o to blockchainy itd., itd. A bardziej zainteresowanych zapraszam na oficjalną stronę projektu SUI albo do opisu w portalach w internecie, bo jest tego naprawdę sporo. Drugi członek nazwy konsoli pochodzi od nazwy systemu operacyjnego wcześniej wspomnianej konsoli, a system nazywa się Playtron OS i jest oparty na Fedorze Atomic Silver Blue, czyli niezmiennym wariancie systemu Linux. Pierwsze zapowiedzi pojawiły się na przełomie marca i kwietnia tego roku, a słuchajcie, kilka dni temu, na początku września 2024, wydano pierwszą wersję alfa tego systemu. Wracając do sprzętu na chwileczkę, to słuchajcie, na początku września także podano pierwszy raz specyfikację, jaka będzie ta konsola posiadać. Ma ona oferować procesor AMD Ryzen wersji 7 o numerze 7840U. Do kompletu procesor graficzny AMD Ryzen 780M, 16 GB RAMu i 512 GB dysku SSD, plus dodatkowo ma być slot na kartę pamięci SD. Za wrażenia wzrokowe odpowiada 7-calowy ekran IPS bez ramki o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080. Na pokładzie znajdzie się moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Wymiary konsoli to w milimetrach będę podawał 264x105x21. Ciężar około 677 gram. A systemem zarządzającym oczywiście będzie Playtron OS, jak już wspomniałem, oparty na Fedorze Atomic. Rendery prezentują się dość ciekawie, choć warto oczywiście poczekać na pokaz tego cudeńka w rzeczywistości, tak? Bo jeszcze realnej wersji fizycznej chyba nie ma. Kiedy to zostanie pokazane? Teoretycznie debiut sprzętu jest planowany na początek 2025 roku. Zobaczymy. Wracając do samego systemu, to jak wspomniałem, będzie to Fedora Atomic Desktop, choć jak można będzie teraz zauważyć w filmie, którego część sobie teraz zobaczycie, a przy okazji od razu mówię, jest to materiał kolegi youtubera Gardinera Brianta, który prowadzi dość duży kanał konsolowy, oczywiście w wersji angielskiej, no i pokazuje on nam właśnie w tej chwili na przykład Chimera OS, tak? Że dziwne jest to, że teoretycznie miałoby być to oparte na Fedorce, a z tego co widać w filmie jest to Arch i to z jądrem 6.9, przynajmniej instalacja, nie? Instalacja trwa jak widać chwileczkę, praktycznie moment. No i zobaczymy sobie długą umowę użytkownika Eula, nie wiem czy dobrze to wymawiam, którą trzeba zaakceptować do bodajże 2 albo 3 razy. Wszystkie zgody marketingowe i tak dalej. No a potem następuje samo logowanie do sklepów z grami. Słuchajcie, tutaj Gardiner parę rzeczy się zaczął zastanawiać, czy w ogóle można coś takiego robić, jak podawać do jakiejś tam tego. Ja próbowałem to zainstalować u siebie na laptopie, którego mam, czyli Aspire 5 R5, tak? Z 2019 roku. Tam jest karta Vega Mobile, bodajże nie pamiętam, który numer nawet, ale niestety system się zawiesza przy ładowaniu. Jak chciałem to zrobić na moim testowym komputerze Herze, tak, na tym, gdzie jest Nvidia 1070 i Ryzen 3600, nawet się nie ładuje instalator systemu, po prostu następuje taki biały ekran na monitorze, czarno-biały i to jest koniec. Jest kaplica, próbowałem parę razy, nie mam włączonego Secure Boota i tak dalej. Więc ja tego po prostu nie jestem w stanie wam na żywca pokazać, dlatego macie tu przebitki od Gardinera, który jako jedyny chyba to pokazał. Przynajmniej wersję taką alfę, tak? Bo tu mowa jest oczywiście o alfie, jeżeli chodzi o Gardinera, nie? Jak widać w ogóle na materiale kolegi, zalogował się do końca Epic, choć nie do końca działała mu obsługa gamepadów, które tam ma i tak dalej. No, trzeba słuchajcie wspomnieć także, iż nad kodowaniem tego systemu, tak, rozbudowywaniem go, chodzi o Playtron OS oczywiście, pracują deweloperzy związani z linuxową sceną grową. Słuchajcie dobrze ludzie, są to koderzy m.in. odpowiedzialni za Heroic Games Launcher,
deweloperzy z Google, tak, z Google, od Red Hata. Współpracuje tutaj kilka ekip, jeżeli chodzi o Samsung, bodajże Samsung Next, ludzie od Segi, czy też na przykład ci, którzy brali udział w powstawaniu gry Call of Duty tej nowej, czy Cyagon Moda dla Androida. Więc towarzystwo jest naprawdę konkretne. Żeby było ciekawiej, info praktycznie z ostatniej chwili pojawiło się na portalu, wczoraj bodajże, na portalu Gaming on Linux, jest informacja, że do projektu Playtron OS dołącza twórca Lutris, Matthew Commandon. No powiem wam, że naprawdę grubych ludzi, że tak powiem, tak, tam dołączają, jeżeli chodzi o kod i tak dalej. Mam nadzieję, że ogarnę to sensownie przy okazji, bo nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, ale Nvidia po prostu nie działa w tej chwili, przynajmniej u mnie. Może u was to ruszy. Można pobrać sobie tą alfę jak najbardziej, nie? Inna sprawa, że interfejs zastosowany w systemie do przeglądania gier to jest raczej autorskie oprogramowanie, co widać. To nie jest typowy SteamOS, nie? Trochę wzorowane na Steamie, ale nic więcej de facto, nie? Jest możliwość, tak jak pokazywałem, albo i nie, podłączenia kilku kont, kilku sklepów, czyli tam Goga, Epika i ten. No, miejmy nadzieję, że to będzie ogarnięte. Również jak pokazał Gardiner w swoim materiale, jest możliwość przejścia do trybu pulpitu poprzez tam konsolę. Jak na razie widać, jest to minimalny pulpit, bodajże jest to Wayland, a kompozytorem tego całego, tych wyświetlania i tak dalej jest Weston, tak to się nam tutaj nazywa. Z tego, co on to nam również pokazywał, tudzież mówił, jest możliwość instalowania aplikacji z FlatHuba, po prostu Flatpaku w tym systemie. Słuchajcie, teraz mała zmiana klimatu, znaczy nie filmu, tylko o tym, o czym mówię, tak? Słuchajcie, na początku filmu wspominałem o integracji i reklamowaniu całego projektu SuiPlay 01X jako początku budowy Web3, tej sieci Web3, tak? O co to w ogóle internetu Web3? Postaram się teraz wyjaśnić troszeczkę, o co chodzi z tym Web3, co to w ogóle jest. Słuchajcie, zacznę od początku i w miarę krótko. Sieć internet, raczej jest zalążek, powstał około w 1969 roku, nie? No i wiadomo, że tam wysłano pierwszą wiadomość między dwoma komputerami, bodajże wojskowymi i tak dalej, i tak dalej. Internet, jaką znamy dzisiaj, można powiedzieć, że zaczęła się w okolicach 91 roku, tak? Wtedy powstały połączenia między krajami, uniwersytetami i tak dalej, i tak dalej. Powstały pierwsze BBS-y, czyli takie punkty, gdzie można było sobie zadzwonić, pogadać tam, znaczy zadzwonić z komputera, modemem, tak? No i tam zostawić wiadomości dla użytkowników, pobierać pliki i takie różne rzeczy. Potem pojawiły się, wiadomo, strony www, niektórzy dostawali konta shellowe, tak? Stawianie botów na IRC-u. Nie wiem, czy kojarzycie, na pewno kojarzycie niektórzy, wtedy powstał Polbox. Pierwsze konta mailowe, tak? Polbox, tak, tak. Do tego portal Arena, bodaj się to nazywało. No i pierwsza wysłuchiwarka internetowa, AltaVista, to były czasy. Można powiedzieć, że to był internet 1.0, tak to można by nazwać, nie? Wiele, wiele lat później pojawi się internet, bym powiedział 2.0, tak to jest mniej więcej nazywane, nie? Czyli tu chodzi o powstawanie portali internetowych na szeroką skalę. Blogi dla użytkowników, rozwija się Facebook, YouTube, komunikatory internetowe wszelkiego rodzaju itd., itd. Strony zostały zastąpione animacjami we Flashu, a nie tylko zwykłym HTML-em. Właśnie pojawił się YouTube, Twitter, Wikipedia i Google oczywiście, cały czas to wszystko się zaczęło się rozwijać. Użytkownicy zaczęli mogli bardziej zacząć umieszczać swoje treści w tym całej sieci, tak? Nie tylko wyjątkowi, którzy umieli, ale po prostu wszyscy. Inne tam firmy pozwalały tworzyć konta i to rozwijać, nie? No i to się de facto nazywa Internet 2.0, można powiedzieć w ten sposób. Tak zwany Web 2.0 stał się oznaką, przyczyną takiej wielkiej centralizacji i zdobywania danych cyfrowych użytkowników, nie? Czasami za każdą cenę, jak to się mówi. Jak to mówią jeszcze inaczej, cyfrowe złoto i tony czy dziesiątki miliardy reklam wciskanych nam wszędzie, zawsze i w ogóle sprzedawane nasze dane i tak dalej, i tak dalej. Coraz większe, wiecie, profilowanie użytkowników i zachowań w sieci i tym podobne rzeczy. I to jest oczywiste w tej chwili, tak? To jest właśnie ten... Można powiedzieć, że prywatność to jest dowcip, jeżeli chodzi o internet i sieć 2.0, nie? Tak wygląda mniej więcej sieć 2.0, tak jest określana. Za to teraz, powiedzmy w ostatnich paru latach, pojawia się coraz więcej zwolenników i propagatorów wprowadzenia właśnie internetu Web 3.0.
Biznes mniej więcej taka, że przedstawia, znaczy, że mamy swoje życie cyfrowe, tak, oparte o różnego rodzaju portfele kryptowalutowe. Transakcje są realizowane za pomocą technologii BitChain, tak, i ona powinna nam tutaj pomóc poprawić prywatność, nie tylko nas samych, ale także tych właśnie transakcji, które wykonujemy, nie, za pomocą oczywiście kryptowalut. Zdaniem wielu kryptowaluty są dużo bardziej bezpieczne dla użytkownika. Ciężko lub prawie niemożliwe jest namierzenie źródła ich pochodzenia czy miejsca docelowego. No, oczywiście jest, oczywiste jest to, że może to posłużyć wielu, jak to powiem, niecnym celom, ale w sumie to nie, ten film to nie jest miejsce na dywagację o kryptowalutach i tak dalej, nie? Już nie mówię o stabilności kursów, bo to jest zupełnie inna bajka. Tak jak mówiłem, nie jestem ekspertem od takich rzeczy, dlatego tak mniej więcej prezentuje się kwestia wizja Web 3.0. No i teraz przydałoby się powiedzieć o integracji, tak, bo o tym wspomniałem, Web 3.0 z konsolą i samym systemem Playtron OS. Kwestia dotyczy m.in. możliwości zakupu poprzez konsolę, na przykład NFT, czy również samych gier, które zostaną stworzone specjalnie dla Web 3.0, a także innych możliwości blockchaina SUI i ich partnerów przy okazji. Czyli dostęp do portfelów kryptowalutowych, zakupu za kryptowaluty w grach i tym podobnych rzeczy, nie? Słuchajcie, do grona inwestorów dołączył niedawno sam Square Enix. Teraz może troszeczkę technikaliów, jak ja to mówię, grzebania pod maską. Po pierwsze, Playtron OS jest przedsięwzięciem open source z kodem źródłowym dostępnym na GitHubie. O wielu znakomitych autorach programów wykorzystywanych w linuxowym gamingu już mówiłem wcześniej, więc nie będę tutaj się powtarzał, kto to wspiera de facto, nie? Ekipa Playtrona napisała w języku Rust specjalną bibliotekę również, która umożliwia korzystanie z tak zwanego API sklepu GOG, gdzie nie trzeba używać tak zwanego Wine Winnie, tak, do uruchomienia tamtejszego launchera i sklepu na przykład. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe systemu, to na dzień dzisiejszy obsługiwana jest, tak jak mówiłem, karta graficzna AMD, nawet jest tylko jedna karta graficzna, tak, nawet w przypadku konfiguracji hybrydowej i laptopowej. Jeżeli macie dwie, to wykorzystana jest tylko wyłącznie jedna. W tej chwili obsługiwana jest również wyłącznie AMD Navi. Obsługa kart Nvidia Turing oraz Intel Xe zostanie dodana za jakiś czas, tak mówią przynajmniej deweloperzy. Procesor, na którym możecie to uruchomić, jest wymagana architektura x86, 64 bity. Może to być AMD Ryzen, dowolny AMD Ryzen lub minimalnie szósta generacja Intela, czyli bodajże to się Kaby Lake nazywało. Zdaję sobie sprawę, że mimo tego, że sporo jest dostępnych informacji na temat całego tego przedsięwzięcia, to nie ma zbyt wielu konkretów, szczegółów, nie, dotyczących czy samego sprzętu. No a sam system, tak jak widać, to jest dopiero wczesna alfa, która na wielu, wielu rzeczach po prostu system, znaczy komputerach nie działa, nie? Do tego można powiedzieć, przynajmniej ja to dopowiem, że dochodzi powiązanie z rynkami kryptowalut, tak? I dla wielu osób może to oznaczać stanowcze zdecydowanie nie i jeszcze raz nie, bo nie. No, bo samo powiązanie, firma, która to tworzy i tak dalej, no to wiadomo, nie? No, ale to już naprawdę decyzja należy do ostatecznego nabywcy, powiem to w ten sposób, bo nie lubię tego słowa, które wszędzie mówione, czyli konsument, nie? Jak się temat rozwinie? Zobaczymy za jakiś czas, może za pół roku, może wcześniej. Kiedy pojawi się może jakiś działający prototyp tej konsoli, a sam system Playtron OS wyjdzie po prostu z alfy i dostanie choćby betę, która będzie działać na większej ilości kart graficznych, tudzież sprzętów, nie? Nie tylko na AMD, Navi, tak jak jest na przykład teraz. No ale tak jak powiedziałem, decyzja czy używać czy nie, jak zawsze należy do was, do użytkownika końcowego, nie? I to niezależnie, czy będzie to decyzja, powiedzmy, pod wpływem, nie wiem, miłości do kryptowalut, nie wiem, miłości waszej do technologii blockchain, czy na przykład działań marketingowych działów PR tych firm, tak? Również może być to przecież świadomy wybór, nie? A przydałoby się, żeby to był właśnie świadomy wybór i nie oparty na tych dwóch poprzednich, które powiedziałem, nie? Słuchajcie, wiem, za dużo nie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. A ja tymczasem co robię? Odpływam kolejne zera i jedynki tutaj, kreując dla was następne filmy na kanale Świat Linuxa w serwisie YouTube. No i co? No mam nadzieję, że film się w miarę podobał, może cudem nie był, ale no tak jak mówię, nie ma materiałów po prostu na ten...
za dużo o tej kosoce, już nie mówię o filmach w ogóle. Chciałem podziękować tam koledze, on nie wie, że użyłem jego filmu, ale jest pisany, więc myślę, że nie ma żadnego problemu panu Gardinerowi Bryantowi, tak? Za to, że przetestował to, za to, że odpalił, że udało mu się i chciał to zrobić, w ogóle się zalogował do tych swoich kont, nie? Fajnie, fajnie, że Tegest. Dobra, no, Tegest też musi być. Ktoś się pytał, czym jest Tegest. Tegest to wszystko i nic. Jedni mówią Tegest, takie przekleństwo jako przecinek, a ja mówię Tegest, bo mi jest wygodniej. Pozdrawiam gorąco, Bartek, świat Linuxa. Dobra, 01 01 01.